Lubisz gabryczkę na garniturach chodzić? Nie lubię. Dlaczego to są takie byki w artykule? To jest niewiarygodne. Lecę ziomek, freestyle to jest właśnie dla sixpacka. Dobra, będzie. Ostrość się zgadza? Zbieżność. Słuchajcie, witamy Was w Warszawie dwa dni przed galą Fame MMA 12. Gabryś. Michał. Co robimy tutaj? Idziemy wybrać garnitur, który chcę ubrać i wejść z nim do klatki. Jeszcze raz gramy wszystko nowo. Wejść z nim do klatki bez sensu, jeszcze raz. Co będziemy robić? Jesteśmy w galerii krakowskiej. Będziemy wybierać Michałowi garnitur. Michał namówił mnie, żebym dłużej został tutaj w Krakowie. Żebyśmy razem spędzili fajny czas przed Fame MMA. Papier, kamień, nożyce. Jak wygram, to idziemy dalej. Przegrałem, możemy zacząć. Ale ja chcę też iść dalej. Okej. Słuchajcie, wczoraj wrzuciłem na Instastories pytanie, które brzmi: najważniejsza dla Ciebie wartość w życiu? I są odpowiedzi. Chciałem Wam powiedzieć piękną, ostatnią. Sixpack TV. Kto to? Szefostwo. Jesteśmy w sklepie Galeardi w galerii Mociny i chcielibyśmy, chciałbym prosić o pomoc w doborze garnituru. To zapraszam. Może najpierw się rozejrzymy, co tam w ogóle wpadło w oko może panu, albo na jaką okazję tak naprawdę jest potrzebne. Potrzebujemy po pierwsze na jutro już. Nie wiem, czy damy radę z jakimś tam. Zobaczymy. Druga sprawa. Gala do klatki wchodzę, rozmawiam z zawodnikami. Jasne. No to możemy albo jakiś zestaw koordynowany, albo może cały garnitur nawet. Lubisz gabryczkę na garniturach chodzić? Nie lubię. No też. Nie cierpię. Lubiłbym, jakbym miał jakąś sylwetkę taką fajną. Jakby wszystko mi leżało dobrze. Ale ja nawet na wesele, jak szedłem do kumpla, o tyle było lepiej, że wszyscy tam szli na luźno. No to po prostu, wiesz, koszula, czarne spodnie, takie trampki czarne. I to był strój, wiesz, na wesele. Jeszcze jak jest lato, to w ogóle. Lato. Ty lubisz, Michał, w garniturze chodzić? Tobie pasuje. Serio nie lubisz? Jak tą buźką, jakby zupę mleczną miał jeść tak. No, jak kasbula. Jak się nazywa taki kołnierz? To jest włoski kołnierz. Taki szerszy. Włoski kołnierz, mamma mia. Pokażę Wam jedną rzecz. Ładny ten kołnierz, no. To jest trudność dla mnie okropna. W marynarkach dwurzędowych, mianowicie zapięcie pierwszego guzika. Czyli... Gdzie on jest? A tu, słuchaj, z tym mam problem. O, nie wiedziałem, że tak gdzieś jest. Tak, i słuchaj, jak tego nie zapniesz, to brzydko odstajemy marynarkę. Ale uczę się tego i niedługo opanuję do perfekcji. Tak. O, cyk. Ale ten zamiast dole, tego to ten, tak? Czyli dolny ma być zawsze, dolny ma być rozpięty. Tak, tak. Szczerze, że ta marynarka najbardziej mi się podoba, tylko to jest smokingowa taka, więc już mucha i lakierki, tak? And new heavyweight champion! No heavyweight to może nie jeszcze, light heavyweight.
Słuchajcie, jeszcze jest druga. Czwarta. Ale no druga, jeżeli chodzi o ten rodzaj smokingu. Wersja Burgund, w którym się Guli też zakochał. Szczerze powiem wam, że jak wszedłem do sklepu, to jest pierwsza marynarka, którą zobaczyłem. Bardzo mi się spodobała. Teraz się zastanawiam między tą zieloną, piękną kratą, której tak naprawdę nie widać, bo zależy od światła, jak na nie pada. Czy ten... Miałem kiedyś Fiata Punto, to był mój pierwszy samochód, który mi podarował tata i on był w takim kolorze, serio. Smoking wybrany i zresztą ten, który mi się podobał od samego początku, burgundowy, Guli Burgund, albo Bordo. Bardzo dziękuję za profesjonalną obsługę. Dzięki. Mega. No to co, widzimy się na gali w tym wdzianku, a my uciekamy coś zjeść. Chcecie poziomo czy pionowo? Pionowo. Bez poziomu. O, stary. Okej. Okay. Ja się nie znam, tu macie operatora. Ta, nie znasz się. Siedzimy w Gringo, czyli w knajpie mojego kolegi Bilona. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Smacznego. Burrito, tak? Ty z czym wziąłeś? Con carne. Czy tak jak ja, a ty Guli co masz? Chicken, coś tam. Chicken? Chicken masala on ma. On ma, pamiętasz jak byliśmy na chickenie w Łodzi? Nie. No jak nie, na tandoori? Na butter chickenie, butter chicken? Ja pamiętam jak my byliśmy w Łodzi na żeberkach. O. Nie. Ale ale stary, ostatnio jak przed konferencją, na którą pojechałeś robić relacje, jedliśmy w butter chickena w indyjskiej, bo ty lubisz indyjskie. A, no tak, no. To było zajebiste. W ogóle indyjska jest... Najlepsza. Ja lubię te papki. Ale ja lubię właśnie te, jak jest butter chicken albo... Jest ten chlebek naan? Naan. A. O. Ej, no nieźle, nie? No, generalnie takie zastosowanie ma, że jak już działa, to... Jestem pozytywnie zaskoczony działaniem tego. Poczekajcie, ja muszę wam powiedzieć, ja dopiero wydam opinię po tym, jak to się skończy, czyli po 4 minutach. Po seansie. Fajnie mi obciska łydki, a tobie? Tak. Czy ty go masz, Michał? Jeżeli ktoś ukradł telefon Gabrysiowi, no nie chciałbym być w jego skórze, słuchajcie. Ty go nie masz, Michał? Jeśli nie chcesz ukradł telefon, to ja swoje nie chcę być w skórze. Gabryś mówi, że jak ktoś... Czekaj, może ja wziąłem twój, a mam... Nie. Gabryś mówi, że jak ktoś ukradł jego telefon, to on nawet nie chce być w swojej skórze. A kiedy go miałeś ostatni raz, Gabryś? To ma przy Gringolu, nie? A tutaj miałeś, nie? Tyle. O kurwa. Jest? Jak się czujesz? Jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze. Adrenalina spadła? Byłem przerażony. O, wiesz tak, bo to kurde było... O, coś polecę, no. O, dobra. Ej. Zobacz jak się lata, lecę ziomek, freestyle to jest właśnie dla sixpacka. Zobacz to armata z aparatem na zębach. Ziomek zawsze u kubańczyka jest tutaj puenta. I to zapamiętaj dziś, robimy sekwi, to jest plik, tego nie ma nikt. Kurwysynu, otwórz drzwi, déjà vu mam tu w głowie. Ferrari stoi człowiek, samoloty odrzutowe. Nikt nie wie co mam w głowie, pogibonie, wszystko ci opowiem tutaj człowiek. W moim słowie zawsze puenta, to zapamiętaj. Jebać kupita. Słuchajcie, jesteśmy w studio Domofonia, tu jest Krupek. Siemanko, zapisuję właśnie folder Michała. Specjalista od tych działań, menadżer również Kubańczyka, którego znacie z kanału i z teamu od nas. I będziemy nagrywać dzisiaj demo lektorskie. Tak jest, dokładnie. W końcu się na to zdobyłem od kilku dobrych lat. Planuję zacząć swoją historię z lektorstwem. Stos, zajebiście. Dzisiaj sobie wjedziemy do kabiny, nagramy, tak jak ci mówiłem, przez telefon. Lampeczka już jest rozgrzana. No właśnie, mikrofon czeka. Ta lampeczka, co ona robi z głosem, z dźwiękiem? No to jest preamp. Głos z mikrofonu przechodzi właśnie między innymi przez to urządzenie. Najpierw wlatuje właśnie do preampu. Tym urządzeniem sobie
nadaje ci tonów harmonicznych do twojego głosu. Mhm. Mówiąc naszym takim żargonem, troszeczkę podpalam ten dźwięk, robi cieplejszy i tak dalej. Mogę sobie tutaj posterować twoim... A zrobimy krupek tak, że pokażemy ludziom, jak wygląda dźwięk, mój głos. Bez tego i z tym, żeby było widać różnicę albo coś, to czy potem... To zrobimy to inaczej. Przypuścimy, bo ja tak czy inaczej muszę ci mieć ładnie, pięknie nagranego sam głos, który wchodzi, a później pokażemy, jak brzmi przed obróbką i po obróbce. No i mamy to. Tak jest. Zrobiłem ci taki fajny mix. Ja tylko coś znajdę, jakiś artykuł, na przykład o Fame MMA. O, to was interesuje. No, dokładnie. Poza tym o mistrzostwo, ale to jest chujowo napisane, poza tym o mistrzostwo PAS powalczą. Jaki artykuł? I to jest, słuchajcie, na sport.pl. Ale jaja, takie błędy są, że... Słuchajcie, redakcjo, droga sportowa, sport.pl. Dlaczego to są takie byki w artykule? To jest niewiarygodne. Dobra, lecimy. Praktycznie od samego początku gale organizowane przez Fame MMA cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Musisz uważać na wybuchowe głoski. W walce? Wiesz, ja walce. Nierówno mówię. Znaczy, wiesz, równość to można sobie wyrównać, że tak powiem, masło maślane, ale nad wybuchowością trzeba troszeczkę pracować, pa. W walce wieczoru gali Fame MMA 12 wystąpią Cassius. Widzisz, tak, masz taki, jest taki szybki. W walce. No dawaj, to jeszcze raz to gram bez tego. Nie, ja to sobie, wiesz, ja to sobie pościnam, tylko ty dajesz teraz mi więcej troszeczkę robotki i no, wiesz, to co nagrasz od razu, jakby za pierwszym take'em, to jest zawsze, wiesz, to jest zawsze spoko. Ingerencja to zawsze rodzi jakieś, wiesz, artefakty delikatne. Okay. Po prostu pamiętać o tym. Wybraliśmy smoking na wywiady do klatki Fame MMA i dzisiaj zrobimy fryzurę z Borysem Kaltermanem, u którego ty się zapowiadałem jakiś czas już. No tak, już dzwoniłeś do mnie właśnie, tylko nie miałem miejsca, nie? No wiem, no właśnie. W ogóle dzisiaj nie miałeś miejsca, tylko tak no, chciał, że... Tak, dzwoniły się dwie osoby i akurat... Mamet mi kiedyś tak powiedział, że jak mi rozjebał nos po sparingu, to chyba co zrobiłeś, to nie ja, to los. Los tak chciał, no, tak. To los tak chciał. Ale może zrobimy prezent dla niego na przykład. To jest Conor, tak, no. McGregor. To jest na pewno dobry prognostyk. O, okay, urwał mu głowę. Teraz trzeba mu tą głowę wsadzić tu, o, i o. A no tak, proszę bardzo. Widać, że ma szyję, pracuje tą szyją. Kalafiory ma, Conor ma inne uszy trochę. Ale powiem ci, że dopracowane są te figurki. Zajebista. Słuchaj, powiedz mi, co ciebie denerwuje tych włosów, bo pamiętam ciebie, jak pierwszy raz cię widziałem właśnie tutaj, właśnie byłeś z Kubańczykiem w studiu, to miałeś taką długą górę. I co się stało z tymi twoimi włosami? Zabrało. Ale stwierdziłeś, dobra, że chcesz krótsze mieć? Wiesz co, tak, bo dla prostego względu. Za dużo roboty miałem z tymi włosami. Mm-hmm. Za dużo. Tak jest praktyczniej, tak jest szybciej. No dobra, bo tak, bo na przykład nie chcę ci robić tak od zera, że nie chcę ci wygalać od zera. Tak. Po prostu zrobić ci cieniowanie, nie wiem, możemy albo od trójki zacząć, albo od szóstki na przykład. Mm-hmm. Nie, jak wolisz, bo szóstką będą jeszcze bardziej pewniejsze, będą delikatnie, a trójką... A ile jest tutaj, myślisz? No to wiesz, to ciężko właśnie tak też określić, ale tutaj myślę, że no taka, no tak tu jest taka szóstka, nie wiem, siódemka na przykład. To możemy zrobić trójkę. Trójką, ale to będzie jak wycieniowane, że nad uszami myślę, no trójka, szóstka, dokładnie, dziewiątka wycieniowane. I górę troszkę bym, trochę tylko ją ruszył. Dobra, ale powiedz mi tak, czy tą górę jakby ty chcesz, żeby ona się układała jakby tak do boku, czy bardziej do środka? Czyli żeby ona tak szła tak, tak, coś takiego tutaj, w tą stronę, czy bardziej tak, żeby o? Nie, chyba na bok to ja nie chcę. Na bok nie. Lately it's looking like everything perfect. Out the mud with it, I put the work in. You can find me where that turf is. Pin precision like a surgeon. Bad ones used to curb me. Showing up to the show when the curtain split. She know that I'm worth it. I'm finna go up, I'm aerial. I got the hit stash, got a bracelet for impact. Real tricky, quick to flip a pretty penny to a thick stack. Quick stat. Think fast and I talk real. I give a f*** about how they feel. Kiedy się zrelaksowany? Wiecie co, jakbym usnął, to wybaczcie, nie? Nie ma buja. To ty mi brzydwą brodę, a ja ci w górę. Nie ma buja. To na pewno nie. Dobra, kończymy. Ogólnie to jest mój lokal tak naprawdę.
Ja jestem fryzjerem od dawna, tak. A Borys u mnie pracuje. Tak. Nie wiem, czy będzie pan zadowolony. A ty w ogóle, jak jesteś właśnie na tym fajnym MMA, tyle osób idzie, jak potem przeprowadzasz wywiad od tego, nie to masz jakiś stres na przykład? Czy... Bo widziałem, że zawsze jak cię widzę, właśnie to tak na ludzie tylko podchodzisz, wiesz co powiedzieć. Jak to jest? Ale wiesz co ci powiem, że jest stres, odpowiadając na to, tak, jest stres, ale jak już zaczynasz to robić, to robisz, nie? I nie ma tak, że masz, ty mówisz, że wiesz co, wiem co powiedzieć. Nie zawsze wiem, ale nagle przychodzi moment. Masz jakiś plan jakby w głowie? Ale to nie ma znaczenia, plan. Wiesz dlaczego? Dlatego, że możesz mieć plan, ale ty rozmawiasz o tym, co się dzieje w danej chwili, albo co się wydarzyło na bieżąco. Ja nie jestem w stanie, wiesz, no jakby zależy od przebiegu walki. No tak. Ale na pewno jedno pytanie, na przykład to, nie wiem, o to, czy, nie wiem, z kim by dalej chciał ktoś zawalczyć, czy ma, wiesz, kogoś na oku, no to możesz zadać, wiesz, zaplanować. Wielkimi krokami zbliża się gala Fame MMA 12, podczas której kibice będą mogli obejrzeć kilka bardzo interesujących pojedynków. Organizatorzy przygotowali bardzo ciekawe zestawienie karty walk, które już teraz zapowiadają się bardzo atrakcyjnie. Praktycznie od samego początku gale organizowane przez Fame MMA cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Dobrze, sprzedaż pay-per-view bije kolejne rekordy, a przy okazji niemal każdej kolejnej gali chęć udziału zgłaszają coraz bardziej znane gwiazdy. W walce wieczoru gali Fame MMA 12 wystąpią Kasiusz, Dom Kasio Życiński i Marcin Wrzosek. Bardzo ciekawie zapowiada się też walka o mistrzowski pas Adrian Polak-Polański versus Maksymilian Wiewiór-Wiewiórka. Jednym z bohaterów gali będzie też Jacek Murański, który w ostatniej chwili zastąpił swojego syna Mateusza i to on będzie rywalem Arkadiusza Tańculi. Kibice zobaczą też w oktagonie takich zawodników jak Krystian Krycha-Wilczak, Krzysztof Radzikowski czy Kamila Kamiszka-Wybrańczyk. Ło kurwa, stary chyle czoła, no, ja ci powiem, stary chyle czoła. Wokal... Ja pierdolę, zajebiście brzmi, to, naprawdę. Ale go się zajebiście miksuje. No moim zdaniem masz voiceover piękny. Ty, ale to ja tu byłem w krainie czarów teraz. No, serio. No naprawdę. Jeszcze wiesz, dodatkowy wiesz jakiś tam podkład. Mhm. Bez tego to jest suróweczka, no nie? Wielkimi krokami zbliża się. Ten podkład, który jest, robi, buduje napięcie, no stary, tak. Opowiada historię, kontynuuje tak, to. Tak, tak, zajebiste dokładnie. To jest. Zajebiste. Naprawdę. Moim zdaniem też jest. Ale też zajebiste. Trzeba mieć, zobaczcie, ile trzeba mieć wyczucia, żeby też to wyłapać, no. No ile racie tym zajmujesz? O kurczę, no już będzie, myślę, że z 12, tak? No. Mięciutko. Tak, cyk, tak. Dzisiaj działo się potwornie dużo, dużo freestylu. Jak widzieliście na początku materiału, mieliśmy z Arabem jechać jutro do Gdańska, ponieważ jest ważenie, media trening i na galę. Ale niestety Gabryś się rozchorował, dlatego też nie było dzisiaj treningu. Wróci szybko do zdrowia, natomiast my co, bardzo dziękujemy, że oglądaliście tego vloga. Ja dzisiaj jestem dopieszczony, mam co ubrać na galę, jestem ostrzyżony i jeszcze mamy zajebistą próbkę głosu, a ja na pewno to będę robić, także